Tak wyglądało pierwsze zimowe wejście w krótkich gaciach na Czantorię. Jak zdradza organizator tego wydarzenia, Sebastian Tryka, jeden z przedstawicieli grupy morsów skoczów, każda kolejna edycja spotykała się z coraz większym zainteresowaniem, a wielkimi krokami zbliża się kolejne, czwarte już wejście w samych gaciach na Czantorię. Tym razem uczestnicy pójdą dla dorodki. 25 lutego będzie już czwarta edycja zimowego wejścia na Czantory w krótkich gaciach. Zrobiliśmy z tego cykliczną imprezę, która pchnie się w górę i frekwencja jej wzrasta co rok. Na ostatniej było ponad 800 ludzi, w tym roku będziemy nastawieni na 1000 ludzi. Mamy nadzieję, że pogoda i frekwencja dopisze. Z racji tego, że im więcej ludzi na tej imprezie, tym więcej pieniążków uda nam się nazbierać do puszek, bo po raz trzeci będzie to impreza charytatywna. Po raz trzeci impreza charytatywna. W tym roku dla kogo wchodzicie tam na tą Czantorię w tych krótkich gaciach? Tym razem będziemy zbierać pieniążki dla Dorotki Dąbrowskiej, która zmaga się z ciężką chorobą. Chcemy co roku pomagać komuś z regionu. Takie jest założenie, z racji tego, że łatwiej ludziom pieniążki się wyciąga dla kogoś lokalnego niż kogoś, strzelam, z centralnej czy północnej Polski. Impreza odbywa się tutaj i zawsze celujemy w takie osoby, które są stąd. No właśnie, ale to kto może wziąć udział w tym wydarzeniu? Czy to trzeba w tych krótkich gaciach, czy może tak naprawdę każdy w dłuższych gaciach? Rzeczywiście impreza, jak sama nazwa wskazuje, wejście w gaciach na Czantorię, jest dedykowana dla osób zimnolubnych. Większość uczestników to grupy morsów z całej Polski, naprawdę z całej Polski. Ale zapraszamy do udziału wszystkich. Chodzi nam o to, żeby ludzie ruszyli tyłki sprzed telewizora, nawet poubierani w grube futerka. Chodzi o to, żeby się zmobilizować, zintegrować, z uśmiechem wyjść razem z nami na tą Czantorię, czy to ubranym, czy bez, po prostu wziąć w tym udział, zjeść z nami posiłek na górze, napić się ciepłej herbaty z uśmiechem, pointegrować się i przy okazji wrzucić parę złotych do puszki. Popracuję zawsze z jakąś fundacją, która nam w tej zbiórce pomaga. Ta zbiórka jest oczywiście zgłoszona, wszystko jest z literą prawa tak jak należy. I podczas tej imprezy od sponsorów mamy jakieś upominki, mamy ciepły posiłek, mamy dla każdego uczestnika pamiątkowy medal, który jest taką fajną pamiątką i jakimś takim powiedzmy bonusem na górze za ten poświęcony czas i jakiś wysiłek, który trzeba gdzieś tam włożyć w te wejście na tą górkę. Wśród uczestników, jak i na górze, tak i na dole, chodzą wolontariusze z puszkami i tam lądują pieniążki. Pan nam też zdradził, że tam u góry baseny są zawsze. Tak, po raz kolejny będą na górze rozłożone strażackie baseny z lodowatą wodą. Staramy się te baseny napełnić dzień wcześniej, żeby odpowiednią temperaturę przez noc nabrały. Bo ta woda nie była za ciepła, no nie ma co ukrywać, to są morsy. Dokładnie tak. No, na ostatniej edycji była piękna pogoda, słoneczko grzało, ale w nocy był mróz, więc jeszcze kry pływały w wodzie, także pogoda była rewelacyjna. Będzie zimna woda na pewno. W tym roku, jak się uda, jeśli będzie śnieg i uda nam się wywieźć też ciepłą balię, bo też jest taki plan, że dla tych, którzy nie lubią zimnej wody, będzie też balia z gorącą wodą, w której będzie można tyłek zagrzać po wychłodzeniu na trasie. No właśnie, pan jest tutaj takim pomysłodawcą, głównym organizatorem. Skąd to się wzięło? Skąd taki pomysł, żeby właśnie tutaj na Czantorię w tych krótkich gaciach? Ja rozumiem, że to zamiłowanie do morsowania pewnie tutaj było takim głównym zalążkiem do tego, żeby to zorganizować. Tak, no morsuję rzeczywiście od lat, od dobrych kilku lat gdzieś tam pojawiają się ludzie, którzy chodzą po górach porozbierani. Bardzo często nieprzygotowani, bardzo często nie do końca odbywa się tak, jak być powinno. Często robią sobie więcej złego niż dobrego. Wymyśliłem, żeby zrobić to u nas w taki bezpieczny sposób. No, Czantoria nie jest górą wymagającą. Pokonuje się on tam, powiedzmy, w granicach 40-45 minut. Co bardzo ważne, impreza zawsze jest zabezpieczona medycznie. Mamy na trasie medyków. Więc pilnujemy sobie tego bezpieczeństwa, żeby nie było jakichś takich niepotrzebnych przygód. I przez to propagujemy jakieś zdrowe podejście do tematu. Stąd ten pomysł, żeby jakoś to
jakoś to ujednolicić, żeby to zrobić wspólnie, żeby było to bezpieczne i z dużym poczuciem humoru. Czyli też dajecie właśnie te wskazówki, jak to robić, jeżeli ktoś by to robić chciał sam. No to co, no to zapraszamy, jeszcze raz poprosimy, żeby pan nam tutaj powiedział kiedy, co, jak, gdzie i o której. Jeszcze raz zapraszam oczywiście wraz z Koleją Liniową Czantoria, która jest współorganizatorem tej imprezy, bez której by się to na pewno nie odbyło. 25 luty, godzina 10.30, zbieramy się tu wspólnie na Czantorii. Będzie przeprowadzona wspólna rozgrzewka przez naszą koleżankę Karolinkę, która jest też z nami od początku. Razem się rozgrzewamy, razem wychodzimy na górę i razem pomagamy doradcę. No to w takim razie do zobaczenia. W krótkich gaciach będziemy. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że z takim samym uśmiechami będziemy 25. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Dobrego dnia życzę.